Naszym gościem jest Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Myśli pan, że Andrzej Duda powierzy opozycji demokratycznej od razu misję tworzenia rządu, czy jednak będzie wskaże PiS jako zwycięzcę wyborów? PiS będzie to przeciągać i będzie, mamy no prawie 3 miesiące, tak? Możemy teraz takiego rozkołysania. O ile dobrze liczyłem z moimi legislatorami, to maksimum chyba do 22 grudnia, czyli przed Wigilią, ale czyli 2,5 miesiąca. Natomiast łudziłbym się, gdybym wierzył, że pan prezydent zachowa się odpowiedzialnie i skróci ten okres, że tak powiem, przepychanek i sprzątania przez PiS różnych gabinetów ministerialnych i innych. Ale obawiam się, co zresztą mówił, że powierzy ugrupowaniu, które zwycięży. Mamy wojnę w Ukrainie. Sytuacja międzynarodowa jest... Wojna na Bliskim Wschodzie. Mocno też rozkołysana. Do tego sytuacja gospodarcza w kraju nie napawa optymizmem. Rynki finansowe pewnie będą czekały na to, kto będzie rządził. No, byłoby bardzo odpowiedzialne ze strony prezydenta, gdyby jednak nie bawił się w te wszystkie gierki partyjne. Naturalnie, że tak. I miałby pewnie znaczenie dla jakiejś przyszłości pana prezydenta, bo on będzie młodym, emerytowanym prezydentem Rzeczypospolitej. Będzie miał 53 lata. A wszyscy jesteśmy dość mocno obserwowani przez cały świat, czego przez północy doświadczyłem, bo mnóstwo SMS-ów, wiadomości, gratulacji. Te wybory były naprawdę obserwowane nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Było. Ja też dostałem od dyplomatów pytania daleko spoza Europy. Też pytali. Dokładnie. Przypomnijmy wyniki Late Exit Poll, czyli to te najnowsze wyniki, które mamy w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość 36,6, Koalicja Obywatelska 31, Trzecia Droga 13,5, Lewica 8,6 i Konfederacja 6,4, co się przekłada na mandaty 198 dla PiSu, 161 Koalicja, 57 Trzecia Droga, 30 Lewica i 14 Konfederacja. Ale ja, panie marszałku, chciałem pana zapytać o drugie głosowanie, które się wczoraj odbyło. Czy pan wziął udział w referendum? Nie wziąłem i wie pan, proszę mi pozwolić na małą dygresję, bo ostatnią podróż oficjalną jako marszałek z delegacją wykonaliśmy do Szwajcarii i pytaliśmy ich o referenda. Oni są mistrzami referendów, używają ich bardzo często. Po pierwsze, nie robią tego, jeśli nie muszą bardzo, przy okazji wyborów parlamentarnych. Po drugie, jeśli już, to są dwa warunki takie no, minimalne. Dwie urny, a u nas była jedna, wszystko to się mieszało. Oddzielne urny. Oddzielne urny. Jedna dla referendum, druga dla jakichś wyborów. I najczęściej starają się też, żeby karta referendalna miała choćby inny kolor. Więc myśmy tego nie zrobili, dlatego mamy nieprzespaną noc, bo o tej porze zwykle już były wyniki wyborów, a przez ten bałagan, o którym mówiliśmy wcześniej, tylko PiS jak zwykle nie słuchał, przez ten bałagan będziemy czekać na oficjalne ogłoszenie pewnie do wtorku, bo te late pole to też są z części komisji, a jeszcze nie ma tych dużych, tak. Więc przypuszczam, że i mam taką silną nadzieję, że będziemy doganiać PiS. No, ale tutaj... Pytał pan o te pytania, czy w ten sposób się zadaje pytania nie, w Szwajcarii? Nie, pytałem, ale no, nie chcę mówić, jak do tego się odnosili. Mówili, że przygotowanie pytania referendalnego to jest najtrudniejsza część referendum. Potem to już jest automat. Przynajmniej dla nich, bo oni tego robią dużo. Natomiast nie traktowali naszego referendum poważnie, tak jak i większość Polaków, bo wszystko na to wskazuje, że to referendum będzie nieważne. Ludzie dali psztyczka władzy i pokazali, że rozumieją, że to referendum to było tylko ze względów finansowych, żeby omijać limity elektoralne i wydawać bez końca pieniądze, gigantyczne kwoty z fundacji pozakładanych przy dużych spółkach Skarbu Państwa, rzekomo pod promocją referendum, a tak naprawdę na kampanię wyborczą PiSu. Przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że PiS nie tworzy rządu, nie udaje mu się stworzyć rządu, nie ma wotum zaufania i jest ten ruch opozycji. Kto będzie premierem według pana? Panie redaktorze, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. To będzie rząd koalicyjny. Wyobraża pan sobie, że nie będzie Donald Tusk premierem?
Jestem, moja wyobraźnia jest dość bogata i o ile orientuję się, tak jak znam premiera Tuska, on już w zasadzie wszystkim był. I nie ma jakiegoś takiego mega ciśnienia. Prezydentem Europy. Był. Także nie ma jakiegoś takiego szczególnego ciśnienia. Patrzymy na to inaczej, bo wczoraj rozmawialiśmy nawet wieczorem. To jest... Tu chodzi o Polskę. Tu chodzi o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Chodzi o to, żeby ten rząd szybko zaczął działać. To jest rola pana prezydenta, o czym mówiliśmy przed chwilą. I żeby szybko posprzątał to, co mówiliśmy. Zwyciężymy, naprawimy szkody, rozliczymy i pojednamy. To jest oś naszego działania. Kto będzie premierem? Chciałbym, żeby premierem był pan premier Tusk, bo jest to w tej chwili największy żyjący polski polityk i miałby z pewnością dużo energii i dużo charyzmy, żeby to wszystko ogarnąć. A rząd koalicyjny, jak zawsze, jest rządem pewnych kompetencji. Ale jak rozmawialiście, mówi pan, że wczoraj wieczorem rozmawialiście, no to rozumiem, że też zastanawialiście się już nad kandydaturami. Nie. Panie marszałku, no jak się dyskutuje o tym, co będzie dalej, to nie tylko zbudujmy fajny, dobry rząd, ale też, wymienia się jakieś nazwiska. Pewnie większość z was mówiła, że Donald Tusk, tak? Musi pan mi uwierzyć, że o personaliach nie było mowy, naprawdę. Nie uwierzę, panie marszałku. Natomiast politycy rozmawiają bez przerwy o personaliach. Nie, raczej była rozmowa o tym, jakie będą late pole, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia, jak zadziała pakt senacki i tego typu historie. Potem się zaczną rozmowy koalicyjne, a one zawsze, wie pan, w Niemczech to się ciągnęły miesiącami. My na to nie mamy czasu, więc musimy to zrobić znacznie szybciej. Ale dopiero wtedy będzie mowa o podziale personalnych resortów i tak dalej. To proszę mi uwierzyć, naprawdę nie było rozmowy o personalnych. Przy okazji gratulacje, bo zdaje się, że po przeliczeniu mniej więcej 1/3 głosów u pana w okręgu ma pan 68% głosów. Tak. To w zasadzie sprawa jest załatwiona. To daje mi ogromną satysfakcję, bo pokazuje, że Szczecinianie, którzy mnie dobrze znają i Policzanie, nie uwierzyli w te 4 lata pomyj, które na mnie PiS usiłował wylać, starając się odzyskać większość w Senacie, bo to do tego się sprowadzało. I jestem dumny i szczęśliwy, że Szczecinianie tego nie kupili. A jak pan patrzy na, pewnie pan śledzi wyniki wyborów do Senatu w innych okręgach niż pański, czy może pan się z nami podzielić pana przewidywaniami co do tego, jak się ułoży Senat? Naszym guru tutaj jest pan senator Borowski, który jest matematykiem, statystykiem. Borowski do mnie jest błędem w Onecie. Tak. Naprawdę? Och, tak. Bardzo trzeba uważać przy nim. On jest i on ma dużo danych. Walczy pan senator Pęcherz o reelekcję z byłym senatorem Wojtyłą, byłym teraz rektorem Akademii Kaliskiej. 41 okręgów jest w zasadzie rozstrzygniętych po naszej stronie, ale w 40 ta walka się toczy o dziesiątki, czterdziestki głosów. Na Dolnym Śląsku pan senator Ujazdowski z byłym senatorem, a teraz wojewodą Obremskim. Tych pojedynków jest dużo i tu naprawdę exit pole nie mają wiele do powiedzenia. Musimy czekać na realne przeliczenie głosów. Wie pan już o którychś senatorach, którzy się nie dostaną, znaczy nie będą w następnej kadencji w Senacie? Nie ma z tych, co byli obecnie, kilku walczy na styk, ale nie ma, nikt nie przegrywa w jakiś sposób znaczący, także ja wierzę, że te ich boje zakończą się zwycięsko, a wiem już, że niektórzy z senatorów z Paktu Senackiego też już są raczej po stronie zwycięskiej. 198 mandatów w Sejmie, przynajmniej z tych ostatnich danych, będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Przepraszam, przeszło z Marcina Zawady na moje gardło. No tak to bywa. Natomiast czy wyobraża pan sobie sytuację, że PiS-owi by się udało stworzyć większość sejmową? Jak już powiedziałem, mam bogatą wyobraźnię, ale tego nie wyobrażam sobie i
skala rozczarowania społeczeństwa, które ewidentnie, choćby tą frekwencją, pokazało, że mają ich już po prostu dość. I nie wiem, czy rano, jak jechałem do państwa, słuchałem ciekawej analizy. PiS zdobył w zasadzie tyle samo głosów, co poprzednio. Im nic nie przybyło. Czyli mają swój twardy, betonowy elektorat. Ja w ogóle stawiam tezę, że gdyby nie telewizja kiedyś zwana publiczną, a teraz propagandowa, to oni by mieli 16%, bo tak jak wodę z mózgu robią tam przez 4 lata, no to umysły... Przez 8. No, czy przez 8, to umysły niewyrobione politycznie. Temu ulegają, co widzimy na przykładach nawet naszych rodzin, bliskich, znajomych i tak dalej. Także nie wyobrażam sobie, żeby jeżeli się ta liczba utrzyma, żeby oni tworzyli rząd. Koniec PiSu. I koniec. Ale jak podtrzymując pytanie, Tomko, uzupełniając, zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili trwa analiza w PiSie, czy się da jakiś posłów przeciągnąć. I myślę, że ona się nie odbywa na poziomie ugrupowań, tylko na poziomie konkretnych osób. Ta osoba ma śledztwo w prokuraturze, ta osoba ma syna, który pracuje w spółce Skarbu Państwa. No tak, ale to... Wie pan, że to się odbywa w tej chwili? Panie redaktorze, ale to są standardy mafijne. Tutaj z dumą chciałem podkreślić Senat. Oczerniali nas, próbowali przekupić, oferowali frukty dla rodziny, jakieś apanaże, stanowiska ministerialne i nikt z 51 senatorów demokratycznej większości nie uległ. Prawda, z czego jestem dumny, a dawali nam 3 miesiące życia, w cudzysłowie oczywiście. Co więcej, 2 senatorów z PiSu zaczęło głosować z nami jako formalnie senatorowie niezależni i oni teraz walczą o mandaty w okręgach, gdzie myśmy nie wystawili naszych kandydatów. Chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali człowieka, który jako jedyny wczoraj przyznał, że przegrał, czyli Sławomira Mentzena. I za chwilę, panie marszałku, zapytamy pana właśnie też o wynik Konfederacji. To chwila przypomnienia. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim, przeciwko PiS-owi i Platformie, przeciwko TVN-owi i TVP. Zresztą oni nam z nami również walczyli. No i wygląda na to, że przegraliśmy. To jest nasza porażka, to jest nasza kolejna przegrana bitwa w tej jeszcze myślę wiele lat trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Jak pan sobie tłumaczy to przeszacowanie Konfederacji w sondażach? No, pan Korwin-Mikke w ogóle powiedział, że przegrali dlatego, że go schowali. Ja też bardzo żałuję, że to jest zabawne. Natomiast mówiąc poważnie, przepraszam, że znowu się powołam na swoje peregrynacje. Jak byliśmy w Senacie Stanów Zjednoczonych też z oficjalną wizytą, to oni nas pytali, czy to jest prawda, że ten gość powiedział tą słynną piątkę. Bez Żydów, bez gejów, bez aborcji, bez Unii Europejskiej i bez podatków. Jak mówiliśmy, że są na to filmy, to taki człowiek, nawet wziąwszy pod uwagę faktor Trumpa, w Stanach nie miałby czego szukać. Więc jeżeli taki rzeczywiście byłby program Konfederacji, poza tym on był trochę taki wydumany, no bo na przykład ze zdrowiem te bony zdrowotne, to na pół plomby by nie starczyły, bo oni chyba nie zdają sobie sprawy, ile kosztują niektóre procedury medyczne, znacznie więcej niż 4 czy 5 tysięcy złotych, więc z tego punktu widzenia to ten wynik jest i tak za duży. Natomiast oni brylowali, dopóki brylowali w TikToku, Instagramie, jak się zderzyli z krytycznymi dziennikarzami, ten czar zaczął powoli pryskać. Momentum minęło. I z panem Petru, jak się zderzyli, on też tam swoją rolę odegrał. On obnażał ich taką, no bym powiedział, naiwność ekonomiczną w sposób, który wzbudził uznanie. Powiedziałbym, że w sposób absolutnie brutalny. Znaczy to, co zrobił z panem Mentzenem w RMF-ie chyba, prawda? Tak. No to była masakra. Czy z dzisiejszej perspektywy uważa pan, że opozycja powinna była pójść z jedną listą? Jak pan patrzy na przykład na słaby wynik Lewicy, czy gdyby była jedna lista opozycji, dzisiaj prawdopodobnie miałaby największy wynik, najwyższy wynik w tych wyborach. Nie byłoby dyskusji o tym, komu pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu? Nie chcę już wracać do tych dywagacji, bo...
Zrobiliśmy bardzo ciężką pracę, żeby skonstruować listę taką, która by dała zwycięstwo bezdyskusyjne. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że jeszcze niedawno temu się martwiliśmy, czy trzecia droga przekroczy 8%, Lewica 5%. Szczęśliwie, z bezpiecznym marginesem to się zdarzyło. Więc już no, trzeba zamknąć tą fiszkę i patrzeć naprzód, bo to już jest w tej chwili tylko spekulacje. Czy jeżeli powstanie ten rząd koalicyjny trzech klubów opozycyjnych, a może to będzie więcej klubów, bo też do końca nie wiemy, czy trzecia droga wejdzie jako jeden klub do Sejmu, czy nie obawia się pan, że dojdzie bardzo szybko do awantur wewnątrz opozycji, zważywszy również na to, że nowy rząd i nowy minister finansów pozna prawdziwy stan budżetu państwa na przykład i się nagle okaże, że nie ma pieniędzy na nic? Czy nie obawia się pan tego, że to się zacznie szybko rozpadać? Wie pan, to zawsze jest tak, że się bierze władzę na tak zwanym dołku. To nie jest tak, że władzy się nudzi, mówi, wszystko gra, teraz wy, droga opozycjo, na was pora. Churchill obiecał tylko krew, pot i łzy, bo nie miał wiele więcej do zaoferowania. Natomiast no, nie wypada się powoływać znowu na Senat, ale my mieliśmy 5 komponentów. Koalicja, Lewica, PSL, potem Polska 2050 i jeszcze senatorowie niezależni. I bywały napięcia w tych uzgodnieniach międzyklubowych. Dyskusje bywały czasami gorące, ale zawsze zwyciężał interes państwa i chęć poprawienia prawa przyniesionego przez PiS. No to, do tego to się głównie sprowadzało. Więc nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale gdybyśmy nie mieli przekonania, że jesteśmy Polskę w stanie przywrócić do pełnoprawnej roli w rodzinie wolnego świata, to byśmy się za to nie brali. Zanim mówiłeś. Tak, troszkę. No może grobę, ale... Znaczy, jestem ciekaw, ponieważ jak patrzę na polską politykę już od ponad ćwierć wieku z bliska, to rządy koalicyjne nigdy łatwe nie były. Nie były łatwe, a tutaj będą cztery ugrupowania w rządzie i jestem ciekaw, jak tutaj ego liderów się zmieści w jednym gabinecie i tu może być. Ja oczywiście, że obawy są, ale wie pan, takie jest życie. Jak idę wykonywać jakąś ciężką operację, też mam obawy, czy to wszystko pójdzie okej. Okay. No ale trzeba wierzyć, że pójdzie okej okay. I trzeba zrobić wszystko, żeby poszło okej. Okay. Więc ja wierzę w mądrość liderów tych ugrupowań, którzy udowodnili, zweryfikowali się u wyborców, że zyskali uznanie. I to jest też zobowiązanie dla tych liderów, że nikt nie oczekuje, żeby prezentowali swojego, tylko żeby ciężko pracowali, żeby Polskę wyprowadzić na prostą. A czy w nowym Senacie chciałby pan objąć ponownie stanowisko marszałka? Pan, chciałbym, to może nie najlepsze słowo, ale jeżeli układanka w Senacie tak się ułoży, że będę mógł poprowadzić Senat przez jedną kadencję, to byłbym dumny i zaszczycony, mogąc to robić. Rozumiem, że to też będzie decyzja podjęta przy układaniu rządu, tak? No to wszystko są naczynia połączone, tak. Także to, wie pan, w tej chwili, jeżeli stworzymy rząd, jeżeli będziemy musieli wziąć odpowiedzialność za kraj, to tych układanek będzie bardzo wiele i trzeba wykorzystać wszystkie nasze zasoby, wszystkie, żeby nie zamienić jednego gangu przez drugi, tylko żeby pokazać, że demokracja w Polsce wróciła. I staramy się zrobić wszystko, żeby każda dziedzina naszego życia działała lepiej. Ja wrócę jeszcze, bo pan też wymienił te cztery rzeczy, o których Donald Tusk mówił po raz pierwszy jasno i wyraźnie 4 czerwca na marszu, czyli zwycięstwo, rozliczenie, zadośćuczynienie i pojednanie. Ja chcę o tym pojednaniu jeszcze chwilę. Wyobraża pan sobie sytuację, że te podziały, które są głębokie, polityczne w społeczeństwie, da się zasypać przynajmniej częściowo zniwelować? No, I w jaki sposób? Trzeba się przede wszystkim starać. Ryba psuje się od głowy, czyli przykład musi iść z góry. Jeżeli kogoś nazywa się rudym albo mówi się, że tylko świnie siedzą w kinie, taki język musi zostać wyrugowany, bo liderzy
partyjni, parlamentarni, wszelacy muszą świecić dobrym przykładem. To od tego się zaczyna. I czy to się uda od razu, czy to się uda szybko? Jestem przekonany, że na pewno tak źle jak teraz, jak ten kraj został spolaryzowany, to nie może dłużej trwać, bo to sprzyja wrogom Polski. Więc media, TVP, wszyscy musimy ten ciemny rozdział rządów PiS-u zamknąć i to, co mówiliśmy na marszu 4 czerwca i 1 października, to ma być kraj uśmiechniętych, radosnych ludzi. I zadaniem polityków jest stworzyć im takie warunki do życia, żeby byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Czy Szymon Hołownia w czasie wieczoru wyborczego powiedział, że tak wyciągał rękę do wyborców PiS-u i mówił, że, oni, że zadaniem nowego rządu powinno być też spowodowanie, żeby ci ludzie, ludzie, którzy głosowali na PiS, też czuli, że to jest ich Polska, ich kraj i ich rząd. Co się pana zdaniem powinno wydarzyć w stosunku do wyborców? Nie mówię do polityków PiS-u, tylko do wyborców PiS-u, żeby oni mieli takie poczucie i czy to jest ważne, czy to powinien być ważny cel dla nowego rządu, żeby przekonać tych ludzi, że Polska jest jedna i to jest też ich rząd. Ale oczywiście dotknął pan niezwykle ważnej rzeczy. Ten kraj jest wystarczająco pojemny dla różnorodności, dla ludzi o różnych poglądach. I to nie myśmy ten kraj dzielili, tylko no, prezes Kaczyński ma, zdaje się, umiejętność zarządzania przez konflikt i ten konflikt wykreował w stopniu niebywałym. Także to, że to jest kraj dla nas wszystkich, niezależnie kto ma jaki kolor skóry, kto jak myśli, kto jaką ma orientację seksualną czy poziom zamożności, to jest rzecz, cytując klasykę, oczywista oczywistość. Więc takie wyborcy PiS-u muszą mieć poczucie, że wracamy do wspólnoty. Niech zachowują swoje poglądy. Lewe, prawe, środkowe. To jest, na tym polega demokracja. Natomiast co do polityków PiS-u, to za chwilę pan będzie miał tu telefony, że ja tylko rozkazy wykonywałem. Nie? Albo ja byłem premierem, ale przy PiS-ie, a nie z PiS-u. Nie? Także to taka jest natura ludzka. I czasami te zachowania są, bym powiedział, odrobinę niesmaczne, ale w odniesieniu do zwykłych wyborców, poczucie odbudowy wspólnoty narodowej jest jednym z kluczowych zadań przed nową władzą. Ale jak się patrzy na tę mapę, jak głosowała Polska województwami, to wciąż jest podział wyraźny wschód-zachód. Wschód dla Prawa i Sprawiedliwości, zachód dla opozycji demokratycznej. Podkarpacie, gdzie PiS jest, to jest jedyna część Polski, gdzie PiS wygrał z połączoną opozycją. Tam miał więcej głosów PiS niż partie opozycyjne. No tak, ale w Rzeszowie prezydentem jest w miastach powyżej 50 tysięcy PiS nie wygrał bodajże nigdzie według tych wstępnych rezultatów. Chciałem zapytać, czy te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie utrwaliły jeszcze bardziej tego podziału wschód-zachód Polski i że tym trudniej będzie o to pojednanie, o to zasypywanie podziałów. No, nie twierdzę, że będzie łatwo. Nie jestem socjologiem, nie znam się, że tak powiem, na przepływach emocji w masach ludzkich, ale wie pan, można obserwować to jako... Ja prosiłem, jak objeżdżaliśmy te wszystkie województwa, to zawsze prosiłem, żeby mnie wysłano do jakichś gniazd PiS-u, typu Łomża, Sucha Beskidzka, gdzieś tam na Podkarpaciu zrobiłem taki tour, Krosno, Rzeszów i jeszcze parę miejscowości. Radzono mi, żeby wziąć najgorszy garnitur, bo tam nas obrzucą jajami. Nic takiego się nie dzieje. To nie są stracone regiony. Owszem, PiS wygrywa tam, ale nie wygrywa w sposób 100-0, tylko w niektórych miejscowościach, gdzie 4 lata temu wygrał ponad 90%. Teraz słyszę, że wygrał jakieś 70%. To wszystko dość jest płynne i never say never jak najbardziej obowiązuje. Natomiast musimy to zrobić mądrze, bo takie tylko dosypywanie, że Polskę B zasypujemy drogami, tam są w tej chwili świetne drogi, lepsze niż niedokończona S6 między Szczecinem a Gdańskiem, którą PiS z przyczyn politycznych zablokował. Nie, no bez przesady, nie ma lepszych dróg na wschodzie, jeżdżę tam dużo. No, do Rzeszowa jest taki fajny drogowskaz
Jarosław Przemyśl Medyka. Mam Tomasz, Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, był gościem specjalnego wydania Onet Rano. Dziękujemy panie marszałku, że znalazł... Gratulujemy wygranej u pana w okręgu. Dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas.